Hej, mówi dla Was Angelus. Witam na kanale Pasjonatów Gamingu. Wracamy do gry Final Fantasy VII Remake i kontynuujemy przeprawę przez cmentarzysko pociągów. Właśnie trafiliśmy na kolejną drabinkę, których jest bardzo dużo w tej grze. I kierujemy się do wyjścia. Wszystko jest tutaj zablokowane. O, zaraz będziemy odpalali pociąg. Tego jeszcze nie było. Nieźle. Chyba jakaś niewidzialna siła nam pomaga. Daje nam speeda. Koniec trasy. Everybody good? Yeah. Spadaliście z dachu, to takiej jazdy pociągiem to dla was. O, radio się odpaliło. Chyba jakiś ostrzał tam w tle. Rino to ten typek taki z kolorowymi włosami. No i zaczęło się. Okazało się, że facet z Matrixa jest najgorszy ze wszystkich. Morderca, no. O co im chodzi? Chyba coś domyślam się. Jednak chcą coś zniszczyć. Tifa to już nie daje rady. Dobrze, motywacyjna gadka zawsze się przydaje w takim momencie. Lecimy, trzeba szybko tam się dostać, bo robi się niebezpiecznie. Trzeba pomóc Avalanche. Hops na drabinkę i lecimy z kopyta. Znowu jakieś drejki widać w tle. Przydałaby się jakaś skrzynka z pieniędzmi. W końcu nie łazimy po tych drabinkach za darmo. Kolejne śmigłowce lecą. Robi się nieciekawie. Chyba tamci wezwali wsparcie. Zniszczymy skrzyneczki, w których nic niestety nie było. Nie no, fajnie wyglądają te wagony. Nie powiem, bardzo mi się podobają. Gra nas prowadzi za rączkę po drabinkach. I kolejny pociąg. Akurat to jest fajny przerywnik. Tym razem laski się nie dosiadły. O, coś się zaświeciło, chyba się pociąg połączył z energią. Ciekawy jestem, może gdzieś się tam da wejść. No turning back. Ale pierw załatwmy drejki. Oj, dostaliśmy. Cloud, dawaj. I jakiś triple slash, mój ulubiony. Bo moja ulubiona umiejętność w tej grze. Jeszcze jakiś jeden. O, trafiliśmy na drut. Dobra, Tifa. Ty masz wiatry, to puść je. I spadł ptaszek.
Dobiliśmy po czwarę. Do środka się da wejść? Nie, tylko nas nabrało. Ale da się wejść na górę, więc nie jest tak źle. O, myślałem, że coś tutaj jest, ale... Dobra, jeszcze złazimy. Może jakaś skrzynka tutaj gdzieś jest? Są skrzyneczki. Uzdrowienie magii, której nie użyliśmy akurat. Smuteczek. O, kolejna drabinka. Drabinka za drabinką. O, tutaj dostaliśmy itemik. Tu kolejny pociąg, czyli jednak tam można zejść. No dobra. To wracamy na chwilę. Gdzie są? Super, i co z tego, że ja tutaj zejdę? Ojej, ale nas zrobili w jajko. Dobra. Ruszamy. Na wstecznym? Tego jeszcze nie było. Nie ma sprawy, Tifa. Ja dla ciebie w ogień skoczę. O, jeszcze zrobili trochę miejsca na przejście, super. To tak, tutaj nie wejdziemy. Takie cwaniactwo. Ale tu damy radę. Z powrotem. I już. O, jest. Automat z napojami. To pijemy. Nie ma muzyki. To tylko... Potiony. Eterki. Phoenix Downy. Ile tam się da w promocji? Ciekawie, pierwsza opcja taka, że można coś w promocji w jakiejś grze kupować. Tutaj jeszcze pozbędziemy się trochę. Jeden kosztuje 25, to mało, to chociaż 11. Uzi Uzi. Dobra, tam jakieś mało zadające obrażeń. Fury. Silence sobie zostawimy. Wake up też. Zamienianie w żabę też. Truciznę to na pewno. Ojej, eliksir jest całkiem spoko, ale nie sprzedajemy tego, bo to jest jeden z lepszych itemków w ogóle w grze do leczenia. I sobie odpoczęliśmy. O kurde. Almost there. Come on. Prawie jesteśmy na miejscu. Super. Right. O nie, znowu jakiś poczwar. Te dusze są upierdliwe, bardzo duże. I znowu tworzą jakieś coś. Ukradł Erit. Jakaś... To wyglądało jak teleportacja. W tle widać wybuchy. To już jesteśmy naprawdę blisko. O nie, te dzieci muszą żyć wiecznie tutaj. Ale dlaczego dzieci? O, Erit została porwana. Przez smutnego, wesołego ducha. Przytul go. Takie ładne rysunki ci robił. Tak, tak, chcesz pomóc.
Wszyscy cię lubią, Merit, co? Ojej. No i co? Zostawili cię. O kurde. Co to takiego? Powiedz mu. I'm ready now. A, to dwójka dzieci. Me too. Found you. No way. We found you. You got me. Hey, where's Aerith? I'm ready. Aerith się zamieniła w dziewczynkę. I said I'm ready. Come get me. I'm right here. Znowu jakieś wspomnienia się pojawiają. Dobrze, znaleźliśmy. W ostatniej chwili, kurczę, no znowu ją uratowałeś. Cloud, bohaterze. Coś pojawiło się na niebie. Znowu jakiś psychoduch. Duch Rydwanu. O, powiem nieźle. Zaczyna się bitwa. Ja nie mogę. Co za kozak. Odporność na ataki, super. Wali laserem. I usypia. Dwa razy pod rząd. Nie bądź aż taki niedobry. Redukcja zwykłych obrażeń, czyli będziemy musieli z pelami walić. Abilitka assets, żeby zobaczyć o co chodzi. Czyli lodem. No i najlepiej nie walić w ogóle mieczem. Czyli gdzie się tylko da, to walić jakimś szarem. Tifa ma spell. Cloud, ty niestety nie masz żadnych takich. To weź go Thunderem. Unikamy szarż, bo on trochę głupieje jak szarżuje. O kurczę. Teraz jeszcze lata. Musimy zniszczyć barierę. Kurczę, czary się odbijają w moją stronę. To lepiej nie czarować jak lata. Uciekamy przed tymi strzałami. Najlepiej się schować. Ale Cloud też nawet nieźle lata. Ha!
abilitka Ray of Judgment. Chyba nie trafiło. Za szybki jest pod... Kurczę, znowu trafiło mnie. Tifa! Rzucisz Blizzardem. Pięknie. Spell. Fire. Jest, trochę go osłabiliśmy. Możemy go tam dobić. Brakuje mi limitu, Tifa. Braver tym razem. O, nie zdążyliśmy. Blizzard. Po prostu... O, jest summoner, pomoże nam mocno. You're up. Niesamowity Ifrit. Promień zagłady. Uratowane dziewczyny, tak to. Kolejny ratunek. Dziabnij go, tak, pięknie go tłuczesz. Tifa. O, Cloud ma wreszcie limit. Tifa rzuci spellem, Blizzard. Nie mamy za dużego wyboru. Musimy się dostać blisko, żeby odpalić limit, a on nam ucieka i nie daje się zbliżyć. Dobra, to rzucimy spellem. Tifa. Blizzard. Jest, udało się i odpalamy limit, jesteśmy blisko. Pokonany. Idziemy pomóc. No to, pozbyła się potwora. Jesteś najlepsza, Tifa. O, duchy się cieszą. Skopaliśmy im dupsko. Jest. Jesteśmy wolne. Możemy odejść. Wszystkie duchy idą do nieba. To nawiedzony cmentarz pociągów będzie już tylko w legendach. Jak zwykle wszystko zepsuliście. Dobra. Czas ruszać. Jeszcze może być jakaś drewinka po drodze. No. Już jesteśmy blisko. Dokonaliśmy tego, tak, udało się. Czas pomagać. Nie smuć się. No. Silnik gry naprawdę fajne filmiki robi. I zaczyna się rozdział 12. Avalanche tłucze się z przeciwną drużyną, z tymi psychopatami z helikopterów.
Shinra does not negotiate with terrorists. Gdzieś to było. Z jednej i z drugiej strony się wybijają. Ogólnie tu mam wrażenie, jakby on strzelał z jakichś kapiszonów, bo strzelił w silnik i nic nie zrobił. Nie no, rzeźnia na maksa. Musimy im pomóc. No. No way. Tifa. Tifa oczywiście już nas olała. Uważa, że sama lepiej to wszystko zrobi. No i co się stało? Zgubiłaś się? Tifa, no idziemy. Please, let us through. A, duchy nas blokują. Nieźle, to jeszcze musimy z duszami powalczyć. Cloud, Tifa, we have to get past, whatever it takes. Right. No to działamy. Tutaj ten duszek jest taki mega mocny. Te pozostałe są słabe. Ale ten jest dopakowany. Sprawdzimy, jakie ma abilitki. Nie no, ases. Odporność. Na co odporność? Fixed damage i proportional damage, czyli jakieś takie zwykłe obrażenia. A, bo on też się zmienia. O, jest, jest. Coś się pojawia, że jest dostępny. To zabija. Nie bij, Eric! No co ty? A, bo ona została zaatakowana przez potwory. Spectre, oczywiście rzucimy tutaj fire w środek. I... Disorder. Nie, Disorder nie jest dobry na takie biegające stwory. Yes. Nie tego, tego, bij, póki jest osłabiony. Jest, poszedł do piachu. Chociaż w sumie raczej rozpłynął się w powietrzu. Skopaliśmy dupsko. Spadajcie, potwory. Dobra, lecą gdzieś indziej. Coś jest nie tak na pewno. Biegniemy, no. Aerith? Come on. Dajemy czadu. Gaz do dechy. No widać, że jesteśmy w sektorze 7. O, możemy zobaczyć, co się dzieje. Biedni ludzie tutaj się poskrywali. Sektor jest naprawdę w opłakanym stanie.
can't spare it. Witch! Jumbo Mambo. Kurde. On to jest komandosem. Ja nie mogę. You okay? Cloud! It's Shinra! They're trying to take out the pillar! I know. I have to go back! Shinra próbuje przejąć pilar. Chłopie, ty już ledwo stoisz, a chcesz jeszcze walczyć? Pomożemy mu, no weźcie go, zostawcie. No wiem, widzę. Biggs heat. They were shooting at me in heat. Wedge, please. Let Cloud handle it. Don't worry, I'll patch him up. Dobrze. Erit mu pomoże. Hang on, guys! Help is coming! Trochę szkoda. Bo liczyłem na nią. Wedge, listen to me. You stay here with them. Nordix zauważył nas. Też już jest zmęczony walką. Obijanie jest niezłe. Wchodzimy. Trzeba im pomóc. Czeka nas długa droga, bo jednak ten pilar jest bardzo wysoki. Idziemy. Security. Jeszcze w elicie. Triple slash od razu na nich, to najlepsza rzecz. Ojej, namierzani jesteśmy. Nie mamy możliwości rzucenia spela, a tandery są super na wszelką elektronikę. Posprzątane skrzyneczki. Troszeczkę manę odzyskaliśmy. To idziemy wyżej. Kolejny poziom. O, tutaj walka będzie cięższa, bo ci starczami są naprawdę niefajnie do walki. Najlepiej ich spelem załatwić. I wtedy leżą. Gości z granatami trzeba też szybko załatwić, bo zadają duże obrażenia, ale są cięcy. Tutaj rzucimy spelem. No i po sprawie. Skrzyneczki. Musimy obejść schody i znajdziemy orby. I zaatakują nas przez to droidy. No, droidy są oddalone. Nie można nic z nim zrobić. Można, jak podlecą. Dobra, tego załatwimy. Jednak nie. Musimy jednak tandarem rzucić. Dobra, jeden poszedł. Jeszcze drugi. Też mamy tandera już. Baza. No i pięknie. Wysprzątane. Jeszcze nas trochę czeka. Pilar jest bardzo wysoki. O, i dusza. Mam nadzieję, że znowu nas nie będą wkurzać. A nie, leży ten Biggs. Zostawcie mnie. You talking to me? Fuck. Biggs. Dobra, trzymasz się, Biggs, jeszcze trochę. Pokonałeś tych trzech lemusów. No, I might not. Hey, is Wedge? Don't worry, he'll bounce back. Wedge żyje tam.
czochrał ziemię, ale poza tym nic mu nie jest. Miał dużo tłuszczu na ochronę. No, na górze jest gorzej jeszcze. Oczywiście. Nie poddamy się. Ciśniemy do końca. Cloud jest najlepszy. No wiem, gdzie jest sierociniec. No. No jasne, no. No, to musisz zrobić sam. Cloud nie lubi dzieci. Good luck, Cloud. No to mamy już powodzenia od konającego żołnierza. Biedny gościu. Tak walczyłeś. Czas odpocząć. I co? Tutaj już jest zawalone przejście. Musimy znaleźć coś innego. O, dobrze, że zostawili drabinkę. Tęskniłem za nią. Skrzyneczki, a jedna tylko, ale trochę mnie odświeżyła. Fryzura poprawiona. Gdzie ty jesteś? A, tu jakieś latające coś. Heli... duper. Coś, żebym kliknął przypadkowo. Poszedł. Jeszcze jeden jest kolega. Ale tego to już z pelem ubijemy. Może thundery nie są mocne, ale dużo zadają, więc nie jest źle. I skrzynka. Butla eteru. I jeszcze troszeczkę skrzyneczek. Tutaj myślę, że będzie trochę zbierania, ale... warto zbierać wszystko, co się znajdzie. Tutaj ktoś zleciał. Mieliśmy dwa loty. Jeszcze trochę skrzyneczek. Można było trochę punktów odświeżyć. Ofiary są po jednej i drugiej stronie. Ojej. Hell Trooper, to jak tamto na niego nie działało, to może Triple Slash. Dobra, ale ubiliśmy oficera przez przypadek. Lubię takie przypadki. Sayonara. Nie, zniszczyli drabinkę, jak ja teraz wejdę? Schody też są rozwalone. Tragedia w trzech aktach. A nie, jest drabinka i trochę skrzyneczek jeszcze. Mamy butle echo.
Dajemy. Nie poddajemy się. No tak. Biedna drabinka. Ciach. No dużo mamy tutaj tego uzdrawiania. I są schody naprawione. To wyjmuję miecz, będę walczył z helikopterem. O, kolega z kolorowymi włosami. Co wy pierdzielicie, dziady? Kłamcy. W TVP pracujecie? Jak zwykle, propaganda. Tak, skopałem ci dupsko. Jeśli chodzi o postać Clouda, to naprawdę stworzyli ją całkiem ciekawie. Mamy też dużo tajemnic, które jeszcze nie zostały rozwiązane. No to jest tylko część historii z oryginalnego Final Fantasy. Była tak rozległa, że podzielili to na trzy części i to jest właśnie pierwsza część. No robi się niefajnie, musimy uciekać raczej przed śmigłowcem. No może się uda go jakoś rozwalić magią. Gość z Matrixa jak zwykle coś gada głupiego. O kurde, straciliśmy ochronę. Robi się niefajnie. Ja nie mogę. Tato ma fach w rękach. Zabiła 5 osób rurami, ale ich uratowała. Much better, thanks. I'm sorry. I can't stay here. I have to help them. Go. Follow your heart. Erit, nie idź. Chcemy, żebyś przeżyła. Aerith. There's a bar in the center of town, 7th Heaven. I need you to get Marlene to safety. Tifa, ty też nie idź. It's okay. I'll find her. Marlenka sobie poradzi. Znajdzie podziemne przejście. Can you take her to the bar for me, Wedge? Consider it done. Now get up there and kick Shinra's ass. Skopiemy im dupska, nie? Nie bój się. Nie bój żaby. Tifa, szybciej. Come on. Seventh Heaven is this way. Dobra, Wedge, wait. You guys can't stay here. Dobra, jesteśmy Erit. To bardzo fajnie. To jest fajnie zrobiona postać, bardzo ładna skórka. Otwieraj bramę, dziadzie. No weź. Not anyone up there or down here. Nie załamuj się. Właśnie zleciałeś z wysokości na głowę pewnie. We could still save a lot of lives. Możemy ocalić ich. No weź, no. You think we're gonna stop them from dropping the plate, do you? I want to believe that we could still win somehow. Tak, możemy wygrać. But something in my gut tells me. Ale jak będziesz siedział na dupsku, to nic ci to nie pomoże. Know what I mean? Yeah, I do. But that's no excuse to give up. I don't want to look back one day and wish I'd done it different. Right here, right now. I need.
need to know I did everything I could. Jeden helikopter chyba spadł. Dobra, no nie poddawaj się, grubciu, no. Ty zjecie. I'm not sure what's gonna happen next. But I am sure I don't want to regret the choices I make tonight. Chyba miał nieświeży oddech. Our lives are in your hands. If you don't open up, we're all gonna die. Goś już nie może wytrzymać od tego oddechu. No, dwóch porządnych żołnierzy. Wedge. No, z Cloudem trzech. Heaven is just down this road, isn't it? Head straight and look right. You can't miss it. Don't worry about me. All right, I'll get these people to safety. No i super, Eri została sama. Ochroniarz jak zwykle jest beznadziejny dla niej. Nie no, Cloud był spoko. O nie. Uciekajcie, tu się coś dzieje niedobrego. Well, there's still time, but... They're going to drop the plate on us? Yes. O kurde. Aż człowieka dreszcze łapią. Chcą zrzucić wszystko z góry na biednych ludzi. Avalanche, I take it? Just a friend. Tell Tifa to lay low. We'll take care of things here. Dobra, to mamy wsparcie. Trzeba biec dalej do Marlenki. Jest. O nie. Uciekaj! Powiem, że nieźle. Prawie dostała helikopterem w twarz. Szukamy innej drogi. Trzeba się pośpieszyć, bo nie wiadomo, co nam się stało. Z drogi! Gdzie tu iść? O nie. Może nie tutaj. O, jest. Poor thing. Biedna dziewczynka. No to. Dzielna Erit. Pomaga wszystkim. Dobrze. Uciekajcie. Musimy pomóc biednej dziewczynce. Ale co z Marlenką? No. Can you take care of her?
Of course. Betty, I've been looking everywhere for you. Daddy! Beznadziejny tatuś. Zostawił dziecko na pastwę losu. Dobra. Wracamy. Tu się jara, to nie? Tu też się jara. Z drogi, śledzie. Confirm. One more bird lost. Probably for the best. After all. Leci jeszcze ktoś. Zły. Change of plans. You can take it from here. Someone's been a little too adventurous. No to. Zauważył Erit. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Dobra, ale zrobiło się przejście. Jesteśmy na miejscu. Marlenka, gdzie jesteś? Chyba gdzieś tu płacze. O, tu jesteś. Biedactwo ma. I'm a friend of Tifa's. Zostawili dziecko same. Po prostu cudownie. Right now, she's with Cloud and the others. Daddy too? You mean Barret? Yep, he's there too. Wait, Daddy's not coming home? Not yet. That's why I came to find you. Tifa asked me to. She said, take care of Marlene. The thing is, this place isn't safe now. I'm gonna take you somewhere safer, okay? Are they gonna destroy the bar? Are they gonna destroy our house? Mała się dobrze domyśla. I know it's hard. Just remember, you still have your daddy. You can build a new home together. Anywhere. Shall we go? Yep. Coś zobaczyła. You smell nice. Oh? Like a flower. Idziemy, kwiatuszku. Przyjemna scena. I hope you remember. Troszkę smutna, ale przyjemna. Come on. Tell you what. We'll grow lots of flowers at your new house. O, w nowym domu będą kwiatuszki. Of course you can. Hey, what's swojej mamy ją zaprowadzi. O nie. Prawie się udało. You led us on a merry chase, Aerith. No, znają. Song. Ona go też.
Before you say another word, know that your options are limited. There's nothing to be scared of, okay? Nie bój się, mała. How about we make a deal? No to jakiś biznes chce zrobić. Pewnie uratować dziecko za coś. I wracamy do Clouda. Wkurzający są ci goście. O nie, Tifa przyszła. Znowu ją uratowaliśmy. No nic, Tifa nam pomoże, fajnie. Dobra, musimy unikać helikoptera, bo jest przegoksowany. I jeszcze działka mamy na drodze, no po prostu dorzucili całą kompanię. Thunderki. Dobra, działkę jakoś rozwaliliśmy. Chcemy sprawdzić, czy coś tu jest, ale ten helikopter no, mocno jest upierdliwy. Dobra, ładujemy pasek i spell Thunderek. Dobra, po nim. Dobra, nie ma tu nic, więc nie warto tutaj zaglądać. Bo jest drabina. Tego nie wziąłem pod uwagę. Później sobie kawkę wypijesz. Spell Thunder. Thunder to po prostu na nich działa idealnie. Jeszcze jeden gdzieś tam się skrył. O nie. Musimy naładować Thundera znowu. Może na tamtego. Tak, spróbujemy jakoś tak zabić. Jednak nie, bo nas namierza. Dobra, szybko trzeba było zakończyć. I Thunder. Mówię, Thunder i Fire trzeba swojemu głównemu bohaterowi dać, bo one są naprawdę często używane i przydatne. I co, na dół schodzimy? Nie chcę na dół. Nie mam chyba wyboru. Wróciliśmy do punktu wyjścia i nas ten helikopter tłucze. Nie. O, tu jest przejście. Chowamy się przed ostrzałem i nie strzelają. Lecimy.
Chowamy się przed strzałem. Lecimy. Skrzyneczki. I ci moi nieulubieni, bo ja mnie wkurzają, bo są bardzo twardzi. I bez spela naprawdę ciężko ich ubić. O, Material Lightning dostałe levela. Tam się powoli wzmacniają spele, tak jak w dawnym Final Fantasy trzeba było wykupować mocniejsze spele. To tutaj po prostu automatycznie przez używanie zwiększa się ich moc. Płoń, ptaszku. Powiem, że bardzo wolno się Tifie ładuje pasek dodatkowych umiejętności. Jump. Musimy się ukrywać przed ostrzałem znowu. Skrzyneczki. O, medal. Ciekawe, czy spotkamy jeszcze tego kolesia. Bo by się przydało. Jest drabinka, tak. Nieźle. Jakieś wybuchy. O, Jesse nawet wspiera nas. Nasza aktoreczka. Przyznam, że Jessie dawała naprawdę dużo kolorytu w całą historię. Pewna siebie czasami aż za bardzo. Odważna. Troszeczkę też szalona. Zasejwujemy, bo już troszeczkę przeszliśmy. Znowu typy z tarczami. Nie, nie lubię was. Dobra, mam spell. Thunder na Troopera. Jakieś namierzanie, ktoś mnie namierza. To już dwa śmigłowce są, czy mi się wydaje? Nie pozwalają mi przejść, albo opuścili jeszcze żołnierzy. Ale tylko jednego, a ja mam abilitkę focus. Triple Slash. Triple Slash nie działa w ogóle na latających. Szkoda. O, Cloud dostał poziom. Bardzo fajnie. Lecimy na górę. Elita. Możemy naładować, żeby ubić Gun. I znowu na nim sobie poćwiczymy. I Cloud ubije spellem Helltrooper. A nie, to nie to było. Dobra. To naładujemy jeszcze raz. Limit. To jest po prostu niesamowity cios. I mamy już kolejnego gotowego spela, a Tifa... Tifa nie ma co już rozwalić. O, prawie ominęliśmy skrzynkę. Butla eliksiru. I kilka zwłok, nie warto tędy iść dalej.
No i w tym miejscu dzisiaj zakończymy. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się!